Widzę, jak wiele osób przesadnie ma taki problem, że przesadnie dba o wszystkich dookołach, a nie o siebie, bo i to jest dla tej osoby taka forma ucieczki przed tym, żeby nie zajmować się sobą, bo zajmowanie się sobą sprawia tej osobie duży dyskomfort. Myślenie o swoim problemie i wchodzenie w taką wewnętrzną introspekcję sprawia jej bardzo dużo dyskomfortu. Woli od tego uciec, na przykład właśnie opiekując się innymi osobami albo no już schodząc w jakąś skrajność, nie wiem, żyjąc jakby życiem innych osób, zaczynając plotkować, ale jakby wróćmy tutaj do tematu takiego nadmiernej miłości, bo to jakby zazwyczaj myślimy o tym, że to jest coś, jakaś taka pozytywna cecha, nie? Że jakby mama, gdy się bardzo dba o swoje dziecko, to jest okej, ale gdy ona jest nadopiekuńcza i ma takiego mamiego synka, to może właśnie poniekąd wynikać z tego typu problemu. Łatwiej jest właśnie nam zadbać o coś, co jest z zewnątrz, niż wejść w taki dialog wewnętrzny ze sobą. Albo to może się objawiać, gdy jakaś pani na przykład bardzo nadmiernie opiekuje się swoim pieskiem, traktuje go jak swoją córeczkę. Może to na przykład wynikać z tego, że ta pani jest starą panną, nie ma dzieci, nie ma chłopa, co nie? I ten piesek to jest trochę taki substytut takiego dziecka, takiego... No, że jakby ta osoba czuje się ważna, czuje się potrzebna, bo ma jakby o kogo zadbać, nie? Albo jak na przykład, nie wiem, piesek złamie łapkę i ona wtedy się zajmuje tym problemem i poszli do weterynarza i naprawili tą łapkę, problem został rozwiązany. Ona wtedy ma poczucie, że ona sobie radzi, ona rozwiązuje problemy, które nachodzą i jest wszystko okej. I to jej daje takie złudne tylko wrażenie, bo tak naprawdę ten wewnętrzny problem jest cały czas nierozwiązany, bo my przesadnie ciągle próbujemy uciekać na zewnątrz i na przykład no właśnie nadmiernie dbamy o wszystkich dookoła, bo przez to właśnie chcemy uciekać od tego, żeby się skonfrontować z naszymi problemami. No a im więcej czasu poświęcamy problemom innym osobom, a mniej naszym własnym, no to tylko pogarszamy swoją sytuację.